Iwona Tokarska, witam Państwa serdecznie. Moim gościem w Kawiarence jest dziś Pani Magdalena Sumera, radca prawny i mediator ze Stowarzyszenia OPPEN. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pani Magdaleno, 21 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji. Czy możemy już powiedzieć, że ta forma przyjęła się w naszym kraju? Czy nadal trzeba podejmować mnóstwo działań takich uświadamiających, że jest inny sposób rozwiązywania sporów? Chciałabym powiedzieć, że tak, że oczywiście się przyjęła i że to jest podstawowa wręcz forma, ale niestety po raz kolejny muszę powiedzieć, że mimo upływu kolejnego roku, bo mniej więcej w takich okresach my się widzimy i mówimy głównie o mediacji w październiku, mimo kolejnego roku niestety mediacja dalej nie jest podstawową formą rozwiązywania problemów, ale na otuchę powiem, że jest coraz lepiej. To jak wielu ma Pani teraz klientów? Czy kalendarz jest wypełniony po brzegi? Czy raczej, powiedzmy, szybciej można, jeśli ktoś, powiedzmy, dopiero niedawno dowiedział się, że ma problem i chce właśnie to rozwiązać za pośrednictwem mediacji, czy uda mu się dostać jakiś szybki termin? Mediacja z założenia ma przyspieszać postępowanie, więc my zawsze się staramy, żeby te terminy były w miarę szybkie. Mając na uwadze tempo procedowania w sądach, które są niestety bardzo obciążone pracą, mediacja i tak jest szybsza w niemalże każdym przypadku. Mediacji, tak jak powiedziałam, mamy coraz więcej. Teraz mam chyba kilkanaście otwartych postępowań mediacyjnych w toku. Natomiast w skali roku bywa różnie. Częściowo są to mediacje z wyboru, czyli osoby samodzielnie się decydują, wiedzą, że taka forma rozwiązywania sporu, nawiązywania dialogu w ogóle jest i decydują się samodzielnie. Czasami są kierowane przez sądy. No i oczywiście można korzystać z tej mediacji nieodpłatnej, którą nasze stowarzyszenie oferuje w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej uruchomionej na terenie województwa. Kto może z takiej nieodpłatnej mediacji skorzystać? Tak naprawdę niemalże każdy. To znaczy warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, która obejmuje także tą nieodpłatną mediację, jest złożenie oświadczenia, że w naszym subiektywnym tak naprawdę odczuciu nie stać nas na poniesienie kosztów odpłatnej pomocy prawnej czy odpłatnej mediacji. Jeżeli byłaby to mediacja związana z działalnością gospodarczą, tam dochodzi dodatkowy warunek. W okresie roku badamy skalę zatrudnienia ewentualnie w przedsiębiorstwie. Natomiast ze względu na tak szeroko otwarte kryteria, tak naprawdę mediacja ta nieodpłatna w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej jest dostępna niemalże dla każdego. A czy w każdym temacie właśnie ta mediacja nieodpłatna może być poprowadzona? Tak jak Pani wspomniała, jeśli chodzi o działalność gospodarczą, tam by dochodziła dodatkowa opłata. No ale nawet nie tyle opłata, co wymóg po prostu trzeba spełnić, żeby móc skorzystać z nieodpłatnej mediacji. Jeżeli chodzi o mediację in genere, to prawie w każdej sprawie, w każdym rodzaju spraw, taka mediacja, taki sposób rozwiązania sporu jest osiągalny. Przepisy zabraniają prowadzenia mediacji w bardzo niewielu kategoriach spraw. Niestety, między innymi w sprawach z ubezpieczeń społecznych. Tutaj z ZUS-em mediować się niestety nie da. Czy to odpłatnie, czy nieodpłatnie, czy sądownie, czy dobrowolnie. Po prostu z ZUS-em można prowadzić ewentualnie jakieś rozmowy, wyjaśnić, ale mediować się nie da. Takich przykładów jest na szczęście tylko kilka, jeżeli chodzi o wyjątki, gdzie nie możemy mediować. Ale w pozostałych sprawach właściwie mediujemy i zachęcamy do mediowania zawsze, jeżeli tylko jest taka wola stron. Czym się różni w zasadzie mediacja od procesu sądowego? Bo przed naszym nagraniem Pani wspominała, że w trakcie mediacji można sobie pozwolić na więcej emocji. Tak. Mediacja i postępowanie sądowe to są dwa różne światy tak naprawdę. Mimo że my z mediacji możemy korzystać też w trakcie postępowania sądowego, nie z tej mediacji nieodpłatnej. Z niej nie skorzystamy, jeżeli już jesteśmy w sądzie, jeżeli to sąd nas do mediacji skierował, to wówczas sąd kieruje do mediatorów wpisanych na listę sądu okręgowego właściwego, natomiast nie do tych mediacji nieodpłatnych. One są dedykowane dla spraw jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego, nie objętych po prostu tym sporem sądowym. Natomiast generalnie pomimo tego, że mediacja może być tą mediacją sądową, jak powiedziałam,
tu są dwa zupełnie różne postępowania. W sądzie mamy procedury, mamy przepisy, mamy zorientowanie dość sztywne na prawo, na poczucie sprawiedliwości być może, ale w rozumieniu czysto prawniczym. Natomiast w mediacji my mamy miejsce na uczucia, na zadbanie o człowieka, na jego indywidualne potrzeby. W sądzie nikt na to nie ma możliwości najczęściej zwrócić uwagi, a na mediacji my mamy szansę dotrzeć do clou problemu, do tego, dlaczego my do sądu na przykład trafiamy, co nas skłoniło, żeby tak daleko zajść. Najczęściej to nie jest to, co my oficjalnie próbujemy przekazać, ubrać w jakieś ramy przepisów prawnych. Najczęściej przyczyna leży gdzieś dużo niżej i w ramach mediacji my mamy możliwość ją po prostu ustalić i rozwiązać. Czyli mediator musi być też trochę takim psychologiem, terapeutą. Mediacja to nie do końca terapia oczywiście, nie mamy na to czasu, ale mediacja jest niewątpliwie wsłuchaniem się w człowieka, daniem mu szansy na to, żeby wypowiedział swoje potrzeby, czasami uwolnił emocje, nawet jest taki mechanizm właśnie uwalniania emocji, wentylowania, jak to się ładnie mówi, emocji. Po to właśnie, żeby strony, zwłaszcza jeżeli te konflikty są bardzo nacechowane emocjami, bo takie są też, żeby mogły z tych emocji się uwolnić, wyrzucić to, co myślą, to, co chcą powiedzieć, w sądzie nie mają takiej możliwości. I po tym, jak wyrzucą z siebie te negatywne często emocje, one mogą zacząć konstruktywnie rozmawiać. One się uwolniły od tego, co tak długo w sobie tłumiły i mogą po prostu zacząć mówić o problemie i zacząć myśleć o nim trochę od innej strony i szukać rozwiązań na przyszłość. Jak długo zazwyczaj trwa taki proces mediacji? Jak szybko udaje się dojść do konsensusu? To zależy. W dużej mierze od zdyscyplinowania stron i od ich zorientowania na porozumienie. Są na pewno osoby, które nie do końca rozumieją istotę mediacji, są na przykład kierowane z sądu do mediacji i one nie wiedzą w ogóle, o co chodzi. Sąd kazał, przyszliśmy i nie są gotowe na zawarcie ugody, w ogóle na podjęcie rozmów. Jeżeli godzą się na rzeczywiście uruchomienie procedury mediacyjnej i uda nam się je otworzyć, to ugoda jak najbardziej jest osiągalna, natomiast to najczęściej trwa dłużej. Natomiast jeżeli strony wiedzą, że chciałyby się porozumieć, ale mają problem z wypracowaniem rozwiązań, ze znalezieniem wspólnego języka, ale mają taką potrzebę, żeby mimo wszystko próbować, to czasami jest jedno spotkanie mediacyjne. O proszę. Może być i tak, może być tak, że będzie ich 5 albo 6. Także to naprawdę zależy od strony. A czy są jakieś takie tematy, które dominują, jeśli chodzi o mediację? Czy to są chociażby o tych emocjach Pani wspominała, domyślam się, że może chodzić właśnie o sprawy rozwodowe. Na pewno tak. I tych spraw rodzinnych, szeroko rozumianych jest sporo i one rzeczywiście są nacechowane emocjami bardzo często. I jeżeli chodzi o mediacje rodzinne, to swobodnie możemy z nich korzystać także właśnie w ramach tych mediacji nieodpłatnych. Powiedziałabym, że są stworzone niemalże do tego, żeby strony mogły z takiej mediacji skorzystać i nie obciążać też budżetu domowego po prostu, bo nie zawsze to są rozbite małżeństwa na przykład. Czasami to są małżeństwa z jakimś problemem funkcjonowania, które po prostu potrzebują usiąść razem i ustalić jakieś reguły na przykład wychowania dzieci, bo się non-stop na jakimś polu sprzeczają. I my to też w ramach mediacji możemy wypracować jako takie porozumienie, nie zawsze ugodę. Mogą to być sprawy sąsiedzkie, mogą to być sprawy gospodarcze. Przy czym tutaj w ramach tej nieodpłatnej pomocy prawnej będzie trudniej, bo nie każdy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać. Natomiast co jeszcze może być? Mogą być spory pracownicze, czyli takie między pracodawcą a pracownikiem na przykład. I z mojego punktu widzenia to świetnie działa, zwłaszcza jeżeli ten stosunek pracy dalej trwa, a doszło do jakiegoś problemu. Z mediacji możemy korzystać nie tylko jak już trafiamy do sądu, ale z tych mechanizmów mediacyjnych możemy po prostu korzystać na co dzień po to, żeby sobie ułatwić funkcjonowanie
i po to, żeby nie doprowadzić do eskalacji konfliktu na takim etapie, gdzie już będzie po prostu za trudno się zrozumieć stroną. Wspomniała Pani, że temat mediacji nadal jest mało spopularyzowany w naszym kraju. I muszę zapytać w takim razie, jakie działania podejmuje Stowarzyszenie OPPEN, żeby właśnie ten temat, tą formę rozwiązywania sporów popularyzować. Wiem, że chociażby dla jednego powiatu wydali Państwo specjalny poradnik. Tak. My udzielając pomocy prawnej w ramach tych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, jesteśmy bardzo ukierunkowani na to, żeby osobom, które korzystają z tej pomocy, przychodzą do nas i zgłaszają jakiś problem, sygnalizować, że nie muszą iść do sądu, że mogą zacząć od rozwiązania sprawy polubownie w ramach mediacji. Więc taką informację przekazujemy chyba w 90% spraw. Wszędzie, gdzie widzimy, że może się to przydać, mogą te osoby rzeczywiście z takiej formy skorzystać. Dodatkowo informujemy właśnie o tym, jak przebiega mediacja, czym ona jest, co mogą osiągnąć, jakie są korzyści po prostu z mediowania, a nie sądzenia się. Korzyści jest cała masa. Myślę, że brakłoby nam czasu, żeby omówić wszystkie, ale zachęcamy po prostu ludzi, pokazując im, że to jest lepsza droga niejednokrotnie niż sąd, a jeżeli już są w sądzie, bo takie osoby też się czasami do nas zgłaszają, to też sugerujemy, żeby rozważyły, czy nie ma tutaj furtki na mediację, nawet jeżeli my jej nie będziemy w stanie przeprowadzić właśnie ze względu na to, że sąd do nas nie może ich skierować, to mogą strony taki wniosek złożyć, żeby sąd skierował ich po prostu do mediatora sądowego już stricte. Jak można się z Państwem skontaktować, żeby na przykład skorzystać z tych nieodpłatnych mediacji? Obecnie, ze względu trochę na też panującą sytuację epidemiczną, przyjęła się taka praktyka umawiania porad przez starostwa. Tam są zorganizowane numery telefonu, które obsługują koordynatorzy z ramienia starostw. Wszystkie starostwa w województwie opolskim? Tak, wszystkie. Gminy, starostwa, wszyscy są podciągnięci pod ten jeden system. Punktów mediacyjnych i poradnictwa prawnego w efekcie na terenie województwa jest cała masa. Nasze stowarzyszenie obsługuje zarówno Kędzierzyn-Koźle, powiat kluczborski, oleski, miasto Opole, Prudnik, także Nysę, więc nas jest bardzo dużo w województwie i z naszych usług jak najbardziej można korzystać. Mamy szeroki wachlarz mediatorów naszych, z którymi współpracujemy. To są osoby wykształcone, przeszkolone i praktykujące przede wszystkim, więc mające faktycznie wiedzę, jak tą mediację przeprowadzić. I właściwie dla każdego powiatu my taką usługę mediacyjną mamy zagwarantowaną. Czyli trzeba specjalistów nie brakuje, wystarczy się umówić przez starostwo i pomoc zostanie nam udzielona. Umówić, zasugerować, że albo chcemy w ogóle zapytać o to, co to jest mediacja i wtedy będziemy skierowani albo do jednego z mediatorów, jeżeli ich jest więcej, albo do któregoś z prawników, który po prostu powie, na czym mediacja polega. Albo jeżeli już jesteśmy zainteresowani rzeczywiście przeprowadzeniem mediacji, wiemy, że jesteśmy na to zdecydowani, to wówczas musimy złożyć wniosek też starostwa, ponieważ to nie jest jeszcze bardzo rozpowszechniona praktyka. Oni się z nami kontaktują, ustalamy razem procedurę działania. W tym poradniku, który już przygotowaliśmy, jest taka procedura, powiedzmy, ułatwiająca życie. A dodam tylko, że mamy plany na przyszły rok na mediację położyć jeszcze większy nacisk i właśnie przygotować poradniki, ulotki informacyjne na temat mediacji, zarówno dla powiatów, żeby wiedziały, jak to organizować, jak i dla beneficjentów. Mamy nadzieję, że tymi małymi kroczkami uda nam się osiągnąć więcej niż akcją październikową, jednorazową. Uważamy, że po prostu tymi małymi krokami uda się społeczeństwo zmobilizować do mediowania, a nie wojowania. Serdecznie dziękuję za te wszystkie informacje. Moim i Państwa gościem była Magdalena Sumera, radca prawny i mediator ze Stowarzyszenia OPPEN. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę, a Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.